Dzień dobry. Szanowni Państwo, zbrodnia ludobójstwa to jest coś, co nie ulega przedawnieniu. Kult ludobójców to jest rzecz, na którą Polska nigdy nie może się zgodzić. Tymczasem, jak czytamy w doniesieniach, jak mogliśmy wysłuchać w wywiadzie, którego udzielił doradca biura prezydenta Ukrainy Oleksij Arestowicz, w wywiadzie dla Julii Łatyniny, rosyjskiej opozycjonistki, przekonywał, że władze Polski zdecydowały się uznać rzeź wołyńską za zamkniętą kartę. Według niego Polska zgodziła się, to jest cytat, zgodziła się zapomnieć o tak zwanej rzezi wołyńskiej, uznać, że jest to zamknięta karta w relacjach dwustronnych i że o sprawie nie będziemy rozmawiać. To są słowa doradcy prezydenta Ukrainy. Szanowni Państwo, te słowa pokrywają się z informacjami, jakie pojawiały się w polskich mediach już kilka miesięcy temu. Pokrywają się z tym, co można było nieoficjalnie usłyszeć na korytarzach sejmowych czy rządowych, co oczywiście nie znalazło oficjalnego potwierdzenia, ale znajduje też potwierdzenie w słowach byłych dyplomatów. I to nawet dyplomatów, których ciężko oskarżać o to, że są jakimiś szermierzami sprawy kresowej, jak chociażby Witolda Jurasza. On ostatnio napisał taki tekst, w którym bardzo jednoznacznie sugeruje, ten były dyplomata polski na Białorusi, w którym bardzo jednoznacznie sugeruje, że PiS w swojej polityce od ściany do ściany w polityce zagranicznej najpierw podnosił ten temat ludobójstwa w relacjach z Ukrainą, żeby teraz całkowicie z tego zrezygnować i odpuścić. I niestety słowa Arestowicza to potwierdzają. Nasza postawa w tej sprawie, Szanowni Państwo, jest niezmienna. My, niezależnie od tego, jak wygląda w danym momencie geopolityka, jak wygląda w danym momencie kwestia wsparcia też Polski dla Ukrainy jako państwa walczącego z Federacją Rosyjską, oczywiście uznając, że nie jest w naszym interesie, żeby Ukraina tę wojnę przegrała, oczywiście podkreślając, że nie potrzebujemy wojsk rosyjskich nie tylko na granicy z Kaliningradem, nie tylko na granicy z Białorusią, ale jeszcze dodatkowo na granicy z Ukrainą, byłoby to oczywiście zwiększenie zagrożenia militarnego Polski. My, podkreślając to wszystko, zwracamy jednocześnie uwagę, że nie może być zgody na kult ludobójców. Polska nigdy nie może się zgodzić na to i pogodzić z kultem ludobójców. Niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o organizacji ukraińskich nacjonalistów, o UNUPA, niezależnie od tego, czy mówimy o Rosji sowieckiej, o zbrodni katyńskiej, kiedy mówimy o operacji polskiej, czy o wywózkach i ludobójstwie syberyjskim, niezależnie od tego, czy mówimy o Oświęcimiu i ludobójstwie dokonanym przez nazistowskie Niemcy. Naszej zgody na kult ludobójców w żadnym z państw sąsiednich nigdy być nie może, ponieważ jest to kwestia elementarnego interesu narodowego i kwestia elementarnej prawdy historycznej. Oddaję głos koledze Witoldowi Stochowi, Biuro Prawne Konfederacji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, już w czerwcu tego roku, według doniesień medialnych, polskie władze miały zdecydować, żeby w relacjach z Ukrainą wyciszyć spór o gloryfikację Stepana Bandery, czyli człowieka, który stał na czele organizacji ukraińskich nacjonalistów, OUN-UPA, i był jednym z odpowiedzialnych za rzeź wołyńską i nie tylko, za różne zbrodnie na Polakach. Zastanawiamy się, jakby to wyglądało, gdyby nagle jakiś rząd powiedział, że czas wyciszyć spór o działania zbrodnicze Józefa Stalina czy Adolfa Hitlera. Jakby to zostało odebrane? A jest to podobnego typu człowiek, osoba odpowiedzialna za ludobójstwa na Polakach, więc my absolutnie tego tematu odpuszczać nie możemy, zwłaszcza w sytuacji, w której sami Ukraińcy widzą, jak bardzo bolesna jest wojna i jak bardzo bolesne są kwestie właśnie ludobójstwa, którego na przykład Rosja może się dopuszczać na Ukrainie. Oni tym bardziej powinni po tych obrazkach z Buczy na przykład zobaczyć, że nie warto
zgadzać się na jakikolwiek cień wątpliwości, czy osoba oskarżona o ludobójstwo powinna być gloryfikowana, czy nie. Ten grunt właśnie pod to, co dzieje się dzisiaj, pod ten wywiad pana Arestowicza był już robiony dużo wcześniej. Ubolewamy nad tym bardzo mocno i jeszcze raz apelujemy o taką zabawę intelektualną, czyli to zamienienie nazwiska Bandera na Hitler czy Stalin i sprawdzenie sobie we własnych sumieniach, w sercach, czy byłoby to fair wobec Polaków. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu posłowi Grzegorzowi Braunowi. Tak, rzeczywiście to jest bardzo dobre ćwiczenie, które kolega proponuje. Dajmy na to wyciszanie Holokaustu. Przez chwilę zastanówcie się państwo, jak to brzmi. A tymczasem w radio reżimowym, w mediach głównego ścieku, na porządku dziennym w ostatnich dniach jest dywagowanie na temat wyciszania, cytuję akurat z programu radia gadzinowego PR24 w dniu wczorajszym, wyciszanie, cytuję, pewnych momentów ze stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku. Tak? I rozmawia jakiś pan profesor z jakimś panem propagandystą, funkcjonariuszem frontu ideologicznego. Konfederacja na takie rzeczy nie godzi się, nie zgadza, nigdy nie zgadzała. Szanowni państwo, no mamy to w papierach, a konkretnie w naszym programie kampanii letniej po stronie Polski w rozdziale podmiotowe stosunki z Ukrainą. Pogrubioną czcionką. Ukraina powinna kategorycznie odrzucić kult Stepana Bandery i uznać rzeź wołyńską za ludobójstwo. To jest stanowisko Konfederacji i to jest stanowisko, szanowni państwo, nie dyktowane jakąkolwiek koniunkturą czy wyrachowaniem politycznym. To po prostu jest stanowisko cywilizowane. Nasza cywilizacja odrzuca ezoterykę, a więc też ezoteryczną prawdę, wiedzę, fakty historyczne zastrzeżone dla wybranych. I nasza cywilizacja to cywilizacja, która kieruje się kategorią prawdy, która nie tylko jest możliwa do ustalenia, ale także domaga się wypowiedzenia. I uwaga, w naszej cywilizacji prawda nikomu i niczemu nie szkodzi. Prawda nazwana po imieniu nikogo nie krzywdzi, szanowni państwo. Proszę zauważyć, jak manifestują swój stosunek do Ukraińców właśnie ci, którzy namawiają ich do tego, żeby w tych sprawach szli w zaparte. To są ludzie, którzy Ukraińcami prawdziwie pogardzają, którzy Ukraińców wobec Polaków prezentują jako ludzi jakiejś gorszej kategorii, niższego sortu. Ludzi, którzy rzekomo nie są w stanie skonfrontować się z prawdą historyczną. Ludzi, którzy nie mają rzekomo żadnych lepszych wzorców historycznych niż ludobójcy i ideolodzy ludobójstwa, tacy jak Bandera, Szuchewicz czy Dmytro Dączow. My cenimy Ukraińców jako naszych bliźnich, istoty ludzkie, stworzenia Boże. My ich cenimy wyżej. I my wierzymy, że oni, tak samo jak każdy cywilizowany człowiek, są zdolni do konfrontacji z prawdą i nie jest dla nas do przyjęcia taka teza, że naród ukraiński ma do końca świata być właśnie narodem w kategorii pochwalania ludożerstwa, ludobójstwa, narodem trzeciej kategorii. No ale nie wszyscy niestety tak myślą jak Konfederacja. Jarosław Kaczyński podczas wakacyjnego spotkania w Toruniu powiedział taką znamienną frazę: idziemy teraz dobrą drogą. Drogą, która pozwoli nam naprawdę zapomnieć, wybaczyć, zrobić to, do czego są zobowiązani chrześcijanie. No więc to jest po prostu groch z kapustą, to jest świadectwo jakiegoś kompletnego pomieszania wartości. Nie, doktryna chrześcijańska przekazana nam przez tradycję katolicką przenigdy nie domaga się zapomnienia, szanowni państwo. Jeżeli już ma być mowa o wybaczeniu, to trzeba wiedzieć, co mianowicie wybaczamy. Po wyznaniu grzechów. Tak jest, tak jest. Co mianowicie mielibyśmy wybaczyć. Tutaj nikt nas o wybaczenie nie prosi. Tutaj wręcz przeciwnie.
szanowni państwo, jest przyjęta jako pewna doktryna i linia propagandowa, pełna relatywizacja, jeśli w ogóle o ludobójstwie ukraińskim na Polakach w XX wieku się wspomina, to po to, żeby jednym tchem powiedzieć, że no wicie, rozumicie, była wojna, wart pac pałaca, jedni warci drugich, to w najlepszym wypadku. W najlepszym wypadku, ale przecież u większości Ukraińców jest zerowy stan świadomości na ten temat, a kiedy się o tym dowiadują, no to się dowiadują w tym trybie, że to właśnie była słuszna odpłata za dziejowe rzekomo przewiny narodu polskiego wobec Ukraińców, więc nie, nie, nabijanie na sztachety niemowląt, rozrywanie końmi, przecinanie piłą kobiet, starców, bezbronnych ludzi, nie, to nie są standardy, które my chcieliśmy. Byśmy komukolwiek rekomendować, na pewno nie narodowi polskiemu. I uwaga, nie Ukraińcom, ponieważ my traktujemy ich poważnie, my przejawiamy swój szacunek do nich jako naszych bliźnich, żądając, żeby zerwali z kultem ludobójstwa. Nie może być podstawy dla jakiejkolwiek przyszłości, pomyślnej przyszłości w stosunkach międzynarodowych i uwaga, w stosunkach wewnętrznych, bo to już są w coraz większym stopniu stosunki wewnętrzne, których areną staje się polska szkoła, za chwilę polski parlament. Nie może być mowy o budowaniu pomyślnej przyszłości na amnezji, szanowni państwo, na odgórnie, urzędowo narzucanej amnezji. Konfederacja te koncepcje odrzuca. Domagamy się prawdy, nie zgadzamy się na przemilczenie, relatywizację. Bardzo proszę. I jeszcze, żeby to podsumować, szanowni państwo, my dbamy o pamięć, dbamy o to, żeby te ofiary, które jeszcze żyją, tak, są jeszcze żyjące ofiary ludobójstwa, które świadectwo dają, żeby ich rodziny, żeby to nie zaginęło. Dlatego z naszej inicjatywy Sejm w lipcu uczcił pamięć ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Dlatego prowadzimy akcję Kwiaty Wołynia co roku. I dlatego też, korzystając z tej okoliczności, z tej okazji, chciałem polecić państwa uwadze jutro o 19:00 zaduszki wołyńskie w stolicy, w budynku Pasty, organizowane przez środowiska patriotyczne z udziałem między innymi znanego poety, publicysty, pisarza Stanisława Strokowskiego, z udziałem Krzesimira Dębskiego, którego rodzina doświadczyła tego ludobójstwa. Bardzo wielu znamienitych osób. Polecam państwa uwadze jutro 19:00 w Paście, zaduszki wołyńskie. Pamiętajmy, ponieważ pamięć to jest nasza broń przeciwko powtarzaniu się takich tragedii w przyszłości. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzimy, nie słyszymy. Z Panem Bogiem. Dziękuję.